Witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednich filmikach z Delivision 2 mogliście zobaczyć całą tutaj zawartość tajnych przydziałów, czyli miejsca katastrofy w ambasadzie oraz rzecznego szlaku zapatrzeniowego. W tym odcinku skrócona wersja pokazuje tylko, gdzie zdobyć dane i jak odblokować zawieszki. Jeżeli chodzi o miejsce katastrofy w ambasadzie, to nie jest to mocno skomplikowane, troszkę może czasochłonne, nie wymaga jednak jakiegoś takiego dziwnego podejścia. Idziemy na początku dosłownie jak po sznurku. Tutaj musimy poczekać, aż pan załatwi swoje potrzeby, żeby móc przejść dalej. I zdobywamy bez problemu kolejne dane. Some of these isolated communities have never been exposed to the measles or MRSA. Even if your people aren't infected, they could still be a threat. I want to work with you, but I need assurances that we won't accidentally unleash a secondary outbreak. Have Sarah set up testing facilities. If the refugees clear medical, I'll see what I can do. Zdejmujemy malowidło. Używamy przycisku. Otworzy się safe, ukryty tam za telewizorem. Zbieramy klucz dostępu do drzwi. Wychodzimy, od razu po prawej mamy te drzwi. Po kolejną mamy daleko troszeczkę właśnie. Tutaj musimy wyczyścić przeciwników, odwrócić się, zniszczyć tutaj na drzwiach kłódkę. Dopiero wtedy możemy tutaj przez te drzwi przejść. Kolejna znajduje się tutaj w wyrwie, którą robi jeden z bossów z miotaczem ognia. Nice watch. Yeah, yours too. Glad to see you're still orange. Andy, isn't it? You team up with anybody yet? Not really. It's hard to tell who you can trust these days. Yeah. To be honest, I never really thought we'd be activated. The checks were nice though. You got a name? Or do you just want to be called agent? Sorry. Yeah. I tutaj z ostatniej trzeciej szafki, nie wychodzimy stąd, idziemy dalej, z ostatniej trzeciej szafki poleci nam kolejny klucz. No i niestety z tym kluczem musimy się wrócić aż na początek właśnie tego pomieszczenia z rozbitym helikopterem. Czyli musimy wrócić się całą tutaj drogą na górę. Do tych oto drzwi. I kolejne dane. Trzymałem windy na górę i tutaj przez to okienko musimy wrzucić zwyczajny granat. Nie może być to podpalający. Niszczy nam to na drzwiach. Drzwi stają otworem, możemy wejść. I zdobywamy zawieszkę.
zawieszkę, czyli inaczej mówiąc trofeum do zawieszenia na plecak, w tym przypadku babeczkę. Rzeczny szlak jest troszeczkę bardziej skomplikowany, o ile na początku też można powiedzieć, że prowadzi za rączkę, to potem robi się już zdecydowanie trudniej. Pierwsze dane standardowo, można powiedzieć, zwykła bramka z kłódką, niszczymy kłódkę, zdobywamy pierwsze dane. Tutaj w tym hangarze musimy wejść pierwszymi tutaj schodami na górę. Zdobywamy klucz do warsztatu. Warsztat znajduje się dosłownie pod nami. I kolejne dane nasze. Po otworzeniu bramy, pokonaniu tam większości tych przeciwników lub wszystkich, wchodzimy po schodach na górę w tym pomieszczeniu. I tutaj zaczynają się właśnie te schody. Tutaj mamy drzwi, które są zamknięte. Jak widzicie, biegną od tych drzwi kable. Możemy popatrzeć, gdzie te kable lecą. Tutaj mamy kamerę i napis na ścianie, który mówi nam: uśmiechnij się i pomachaj. Jesteś na kamerze. Uśmiechnąć się samym nie da, ale można pomachać, tak? Wybieramy więc tutaj emotkę tego machania. Wracamy się do poprzedniego pomieszczenia, tego dużego. Tam odnajdujemy komputer, który należy użyć, aby odblokować drzwi. Drzwi do tej kobiety, z którą rozmawialiśmy, która nas widziała na kamerze. Natomiast na górze tutaj możemy sobie od razu właśnie zniszczyć tą puszkę elektryczną. Ona nam otworzy kolejne drzwi. Tutaj dostajemy kartę do magazynu, czyli tego, co tam kable leciały. Natomiast jeśli chodzi o tą puszkę, to ona nam otwiera kolejne drzwi, które są jeszcze kawałeczek dalej. Jeśli tego nie zrobimy od razu, no to musimy się później wracać. I kolejne dane do zdobycia. Następnie musimy zestrzelić sobie tutaj linę. No i po tej takiej jakby kładce docieramy do kolejnego pomieszczenia.
I to właśnie w tym pomieszczeniu są drzwi, które gdybyśmy tam nie zestrzelili tego panelu, to nadal byłyby zamknięte. Tak, mamy otwarte. Docieramy do kolejnej zawieszki. Rożek lodowy. Ostatnie dane znajdują się w ostatnim pomieszczeniu na górze, też bez problemu do zgarnięcia. Wychodzimy. You've torn a hole in the outcast supply line. It's gonna be a lot harder for them to smuggle things in and out of the city. I kolejna zawieszka zdobyta. Mam nadzieję, że film do czegoś wam się przyda, że ułatwi wam odnalezienie tutaj tych przede wszystkim zawieszek, zwłaszcza tutaj na tym rzecznym szlaku. Zdobycie nie jest łatwe, ciężko się domyślić, jeżeli zwłaszcza nie znamy języka. Dobrze, że tam trzeba tam właśnie przy tej kamerze pomachać. To tyle z mojej strony. Jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia.